Kolejne ścięte ryby w wodach kanału Gliwickiego. Prawie 100 kg karasia odłowiły tam w niedzielę służby. Na miejscu pracował wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz weterynarii. Jak wynika ze wstępnych badań, niewielkiego rozmiaru odłowione ryby miały poparzone skrzela. Fatima Orlińska. Dziś jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną śnięcia prawie 100 kg ryb w kanale Gliwickim. O pojawieniu się martwych karasi służby zostały zaalarmowane w niedzielę rano i jeszcze tego samego dnia na miejscu zjawili się przedstawiciele Wód Polskich oraz inspektorów ochrony środowiska oraz weterynarii. Wstępne badania wskazują, że poziom natlenienia wody był prawidłowy, jednak nie wiadomo, co było przyczyną uszkodzenia skrzeli ryb. Jeżeli uzyskamy informację ze strony WIOŚ-u, że w wodzie znajduje się Prymnezium parvum, czyli ta słynna złota alga, w odpowiedniej ilości i uwolniona została toksyna, to będziemy mogli powiązać te fakty. Na razie nie jesteśmy w stanie powiązać tych faktów. Wiemy natomiast, dlaczego te małe ryby to są karasie, dlaczego doszło do ich śnięcia, czyli do śmierci. Jest to spowodowane uszkodzeniem aparatu oddechowego. I jeszcze w poniedziałek rano przy kanale Gliwickim widoczne były pojedyncze sztuki martwych ryb, jednak skala zjawiska nie była tak duża jak w miniony weekend. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że pewne parametry wody przekraczały dopuszczalną normę, jednak to nie jest nadzwyczajne w tym miejscu. Inspektorzy nie stwierdzili na miejscu, żeby miało miejsce jakieś zdarzenie zewnętrzne typu zanieczyszczenie pochodzenia przemysłowego. Nie stwierdzili ani filmu ropopochodnego na wodzie, ani w tej sekcji szóstej, ani poniżej. Nie stwierdzili, aby jakoś nadmiernie woda się pieniła. Nie zauważyli filmu biologicznego na powierzchni wody. No więc tutaj odpowiedź, skąd te martwe ryby, to dadzą nam dopiero wyniki badań. Jak deklarują Wody Polskie, wody kanału Gliwickiego cały czas są monitorowane, a śnięcie ryb w tym roku wystąpiło po raz pierwszy. Cały kanał Gliwicki, jak i kanał Kędzierzyński, ale też cała odrzańska droga wodna, która jest w naszej administracji Wód Polskich w Gliwicach, jest monitorowana, obserwowana przez naszych pracowników, więc na wszystkich śluzach kanału Gliwickiego, na wszystkich stopniach wodnych odrzańskiej drogi wodnej trwa taki fizyczny monitoring naszych pracowników. Wody Polskie jako potencjalną przyczynę śnięcia ryb biorą pod uwagę również okres tarła.